Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. To nie kryzys, to rezultat. Tak powiedział świętej pamięci Stefan Kisielewski o kryzysie gospodarczym w 1981 roku, opisując socjalizm i to, że ten kryzys nie był wypaczeniem socjalizmu, a jego bezpośrednim efektem. I dzisiejszy kryzys energetyczny nie jest kryzysem. Jest skutkiem państwa interwencjonistycznej, państwa etatystycznej, państwa popisowej, państwa nieudolnej cały czas, centralnie sterowanej polityki. Mamy cztery spółki, duże spółki Skarbu Państwa, które zajmują się energetyką. Dlaczego cztery? Żeby zachować pozory konkurencji. Natomiast co to za konkurencja, jeżeli właścicielem wszystkich spółek jest jeden i ten sam podmiot Skarb Państwa i jest jeden i ten sam model zarządzania z klucza politycznego. I jedyne pole, na którym te spółki Skarbu Państwa mogą ze sobą efektywnie konkurować, jest to załatwianie ciepłych posadek dla państwa, państwa rodzin, państwa dzieci, państwa znajomych. Jest to konkurowanie w załatwianiu, finansowaniu kolejnych państwa zabawek, takich jak Polska Fundacja Narodowa i wyciągania spółek z tych, wydawałoby się, nieograniczonych źródełek. Świętej pamięci Stefan Kisielewski mawiał też, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko rozwiązuje się problemy nieznane w żadnych innych ustrojach. Ale z drugiej strony Ronald Reagan powiedział, że rząd nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu, bo to rząd sam te problemy tworzy. I prawda jest taka, jeżeli popatrzymy na ceny dzisiejszej energii, popatrzymy, co wpłynęło na ich wzrost, to będą to właśnie działania państwa, czyli polityków. To są ceny za emisję CO2, które państwo nam tutaj zafundowali. Już był wspomniany świętej pamięci Lech Kaczyński, który wracając z negocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego przyznał się, że zgodził się na założenia polityki bardzo ryzykownej dla Polski, ale to był gest względem pani Angeli Merkel. I to jest dla mnie zdrada interesu narodowego, że poświęca się naszą gospodarkę, nasze pieniądze bardzo krótkowzrocznie na rzecz innych państw, innych stolic. Jeżeli spojrzymy na ten pakiet energetyczny, co on ma przynieść, do czego ma nas zmusić, to mi do głowy przychodzi tylko jeden cel. Wspieranie niemieckiej gospodarki, niemieckiego przemysłu, który nastawił się na wdrażanie energetyki odnawialnej, wiatrowej, solarów słonecznych, paneli słonecznych. I państwo zastraszeni tą wielką emisją dwutlenka węgla, z czego Polska odpowiada za malutki procent całej emisji światowej, poświęcają nasz interes narodowy. Jakie jest rozwiązanie? Dużo było mówione o energetyce atomowej. Państwo, mówię o tym popisie tutaj na sali siedzącym, powołali w 2010 roku spółkę. Trzy spółki Skarbu Państwa, w zasadzie cztery, powołały jedną spółkę, która miała zajmować się energetyką atomową. Przez 8 lat ta spółka jedyne co zrobiła, to wydała miliony złotych na pensje. Na ponad 34 tysiące miesięcznej pensji prezesa, na 2 miliony rocznie pensji dla zarządu, na 12 milionów pensji dla zatrudnionych tam osób. W 2017 roku ta spółka miała przedstawić raport, miała przedstawić plan wdrażania energetyki atomowej. Nic państwo z tym nie zrobiliście. To kolejny przykład, jak państwowe pieniądze w łatwy sposób się wydaje. I my wszyscy, jako obywatele, odczuwamy tego skutki po własnych kieszeniach. Jeżeli państwo nie podejmą kroków w celu wycofania się z zapisów pakietu energetycznego, to ta obniżka akcyzy na nic się nie zda. Ten sam problem będziemy mieli za rok, za dwa i za trzy. Dziękuję bardzo.